wszystkim, z tej strony Alien i witam Was w The Sims 3. No i tak, moi drodzy, The Sims 3, nowa seria, a dokładnie troszeczkę inna seria, do której też Was zapraszam i zachęcam. Już Wam mówię, o co chodzi. Tylko muszę coś jeszcze zobaczyć. Chodzi o to, aby sobie tutaj ładnie grać. I to jest wyzwanie. To jest wyzwanie 30 dni, słuchajcie, z Simsami. Już chwilkę tylko zobaczę. Prosiłabym, abyście... Cześć, Paja. Abyście też tagowali swoje osiągnięcia, swoje postępy gry i tak dalej, dalej. Chodzi o to mianowicie, aby codziennie przez 30 dni, to jest wyzwanie 30 dni, grać 2 dni simowe. 1 do 2 dni, ok? Bo niektóre dni mogą być mega długie, tak żeby też mieć w tym jakiś sens. O matka, jak się zdziwia na jego widok. LOL. Ej, no co ty? Nie dziw się tak. Lali jakiś przystojniak. No, on ma taką minę kolejna na mojej liście. Tu się tam baguje trawa, no to jakby niestety już tak jest. A i się cieszy, dobra. Może niech oni sobie już pogadają. Mamy puste. Szkoda, że ta trawa tu się tak baguje. Niech oni sobie pogadają. Generalnie rzecz biorąc. No cóż, plotku i pogawędka. Szkoda tej trawy, no ale no dobra. I tak, moi mili Państwo. Codziennie gramy. No nie widzę, bo mam za daleko niestety. Mam bardzo małą rozdzielczość, taką, żebyście dobrze widzieli. Więc wybaczcie, jeżeli nie uda czegoś widzieć. 30 dni codziennie. Od dzisiaj 4 września do któregoś tam miesiąca, października, któregoś tam dnia miesiąca października będziemy grać w Simsy. 1 do 2 dni simowych, tak? Nie wiadomo, mamy tylko teraz niedzielę, więc słuchajcie, czekajcie, muszę to zmienić. O, najlepiej tak. Oni się chyba sobie spodobali. Czekajcie, bo nie mogę tego kliknąć. Halo, o co tu chodzi? Tak. A, super, super, że się spodobali sobie. Bardzo ładnie. Mają między sobą chemię. Więc gramy w te Simsy 1 do 2 dni. Jak gramy? Ja bym prosiła, aby zrobić jednak życie długie. Czekajcie, ja sobie przybliżę ekran, bo serio nie widzę. No to, że... Dobra. Dobra, są ze sobą, super, poprotkowali. Teraz tak, zacznijmy od opcji. Ojej, czekajcie, bo tu mnie coś nie pasuje zupełnie. Mam nadzieję, że to nie przerwie nagrania. Chyba nie przerwało. Ojej. Moment. Dobra, może tak będzie dobrze. Jezu, nie mam pojęcia, czy to jest dobrze. Ale tu mi się coś nie... Czekajcie. Lama przyszła jeszcze do mnie. Czekajcie. Moment, okay, bo muszę to jakoś. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze przez korzystać z tego. No i tak, jak będziemy grać? Będziemy grać następująco. Na długim życiu simów. A konkretnie. Dziecko 6 dni, znaczy niemowlę, dziecko 12, małe dziecko 12. Dziecko 20, nastolatek 30, młody dorosły 45 i dorosły 45. Czyli mamy dwóch młodych dorosłych, więc będziemy grali 60 dni. 45 na tym i 15 na dorosłym. I tak bym proponowała, żebyśmy zrobili, żeby jednak się dorobić. I o co tu chodzi? Chodzi mi o to, aby po prostu... co on tu robi? Ta trawa mnie wkurza, tutaj szkoda, bo coś tu by trzeba było z nią zrobić. Chodzi o to, aby ten dom jest pusty. Co tu do drzwi? Nikt tu nie mieszka. Aha, to trzeba kogoś prowadzić, żeby jednak ktoś tu mieszkał. Lama taką furą jeździ. Chodzi mi o to, żeby jednak na początku, żeby kontrolować po prostu swoją grę. A żeby, wiecie, grać troszeczkę i potem wyłączać. I po prostu, wiecie, no, żeby po prostu jednak miało to jakiś sens.
Więc chciałabym bardzo właśnie, żebyście w ten sposób grali. Myślę, że to nie będzie złe. Myślę, że to nie będzie złe. Zły pomysł. No i cóż, mamy niedzielę, więc serio, tutaj. Naprawdę. Nie miało gdzie. Okej, spoko. Lama, kamień, wszystko. No więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Zaczynamy od totalnie od zera. To znaczy tak, totalnie od zera, czyli przeprowadziła mnie do nowej lokalizacji, totalnie nowej. No i w sensie nowej, no to jest Sunset Valley, tylko po prostu nowe ten. Nie bardzo widzę, mam pieniędzy i to jest złe, 14,150 chyba. Bo trochę mi ekran odcina niestety. No ale dobra, mam nadzieję, że mam nic nie jest ucięte. Okej, myślę, że możemy już powolutku zacząć gadkę na podryw. Spytaj o znak, spontaniczny początek, dobra. Pochwal wygląd. Możemy powolutku, wiecie, sobie tutaj coś kminić. Gadka na podryw, flirtuj. Oni są współlokatorami, oni nie są absolutnie jakoś spowinowaceni. Tylko tyle, że po prostu duma szkoły. Niewiele rzeczy tak bardzo zbliża Simów, jak świętowanie wielkiego zwycięstwa sportowego lub obecność maskotki, aha, zespołu Lama, no dobra, fajnie. Duma szkoły, super, nowy dom, przyjaciel nowy i zaintrygowanie, okej. Więc zachęcam was do tego, żebyście stworzyli sobie taką rodzinę. Jestem ciekawa, ile przez te 60 dni osiągniemy grając od zera. Raczej bez kredytów, tak, po prostu. Raczej bez kredytów. I zobaczymy, ile tego damy radę uciułać. Kolejny mój plan jest taki, że tak, on jest biznesmenem i złotą rączką oczywiście. A nie, jakoś nie bardzo. Też na razie nie, bo nie wiem, czy ludzie chcą. Ty też nie. I co ty chcesz jeszcze? Daj sobie osobie prezent. Nie, bo nie mam pieniędzy. Szachy, okej. No i tak, mili państwo. Pocałować po raz pierwszy. No dobra. Szachów się jeszcze nauczysz. Okej, no to co? To ona chce... Ona chce się pocałować. Czekajcie, spytać o znak. No to może spytaj o ten znak, może pochwal ten wygląd. Poproszę o ochronę, spontaniczny pocałunek, pochwal wygląd. Pochwal osobowość. Flirty dekrety, aby sobie ochronę za ten dowcip. Zobaczymy, czy on przyjmie ten pocałunek. Zobaczymy, jeżeli chcesz, proszę bardzo. No i tak, zobaczymy, że osiągniemy przez te 60 dni, jak to będzie wyglądało i tak dalej, zobaczymy, czy on przyjmie pocałunek. Zaraz wam powiem, dlaczego jest taki szum tutaj, bo pewnie słyszycie szum. O, przyjął, czy nie przyjął? Przyjął, no ją przyciągnął, no nie na szybko poszło, kochani. Ta-da! Super. Co zrobią dalej? Jestem ciekawa. Ciekawe. Co robią dalej? No, myśli o niej. Co robi? Maluje mnie? Masuje mnie. A, sorry, maluje. Sorry. Okej, niech cię masują. No i tak, dlaczego tu jest taki szum? Dlatego, że, mili państwo, tutaj jest park. To jest park w sumie wzorowany na tym, obok którego ja mieszkam, są taki bardziej deptak. I tu jest fontanna. Tu jest też zraszacz i tak dalej. Ten park na pewno sobie jeszcze będziemy zwiedzać niejednokrotnie, bo dlatego zrobiłem tak blisko ten park, żeby mieć oczywiście fajnie blisko domu jakąś część ten. My ogólnie mieszkamy tutaj, czyli tutaj to jest blisko też tego głównego parku. Głównego parku i głównego rynku tego miasta, można było tak powiedzieć. Więc tutaj sobie mieszkamy. Działka jest 30x30 i... gładzą się po policzku. Dobrze.
jeżeli im się spodobało, to spoko. Co ty robisz teraz w tym momencie? Halo? Aha, przegląda sieć, okej. Okay. No nic nie mają, więc generalnie ciężko, żeby cokolwiek mieli. Więc my mieszkamy sobie tutaj. Tu jest kamień pogodowy, który zasłoniemy. I słuchajcie, podróże w przyszłość, sorry, a nie pogodowy. Tu jest ten park, miejski deptak, tak sobie to nazwałam. Tutaj mamy główny właśnie rynek, sorry za dźwięki w tle. A tu mamy jeszcze kolejną rzecz, czyli wrotkarnię. I nie tylko. Wrotkarnia nie tylko, bardzo mi się nie sprawdza. Lubię taką modyfikowaną właśnie wrotkarnię, cokolwiek. Mamy tutaj po prostu coś do zjedzenia ewentualnie, mamy trampolinki, mamy duży tor do wrotek, dwie zjeżdżalnie i coś dla dzieci. I to jest wszystko na tej parceli i mamy to dosyć blisko też oczywiście. A jeszcze bliżej mamy psi park, bo pewnie kiedyś będziemy mieli psi park. Jakie mam plany? Na pewno jeżeli będą mieli córkę, to ich córka będzie jeździć konno i na pewno tutaj sobie z jakąś parcelę weźmiemy, coś ogarniemy, żeby te konie mogła tutaj sobie trenować. No do ośrodka jeździeckiego ma bardzo, bardzo daleko, ale myślę, że da radę. Tu w ogóle co tu mieszka? Co tu mieszka? Landgrabowie tu mieszkają, ale mają fajnie, zobaczcie, mają blisko do jazdy konnej. No, a tutaj kto mieszka? Nawet nie wiem, kto tu mieszka. Czy ktoś tu mieszka? Mieszkają, pewnie ćwiry. Nie, Atto. Ojejku, ojejku. Jakie tu mają posiadłości ładne, no dobrze. No może tu byśmy się kiedyś wprowadzili gdzieś obok nich. Jakby się dało. Zobaczymy, jak będziemy się rozwijać. No, to też nie jest jakoś bardzo daleko od miasta. No i jak to wygląda z góry. I teraz tak, mieli Państwo, ja sobie tutaj pobuduję jakiś mniej więcej domek, tak żeby oni mieli możliwość uzyskać pracę. Mamo, nie teraz. Mamo, przepraszam, nie teraz. Aby oni mogli sobie uzyskać pracę. Ona może pójdzie sobie do parku po prostu. Nie wiem, czy... Nie, no może pójść do parku, no problem. Ona pójdzie sobie do parku, nie wiem, pójdzie sobie po prostu usiąść, poćwiczyć cokolwiek, po prostu zobaczyć sobie cokolwiek. Zrzemni się, usiąść. Do parku mają mega, mega blisko, co jest mega, mega fajne. Właśnie tego bardzo chciałam. No i będę budowała ten domek. To będzie mega prosty domek, ale chciałabym mieć też komputer, chciałabym mieć jakiś ten. To będzie dosłownie mieszkanko w bloku, żeby na początek coś mieli. Potem to mieszkanko oczywiście sobie, nie wiem, usuniemy, zmienimy, dobudujemy. Jeżeli będą mieli... fikusik fajny. Jeżeli będą mieli córka będzie jeździć konno, to na pewno będzie od małego do tego, że tak powiem, szkolona, będzie czytała sobie, patrzcie jak się nagle zrobiło mokro, będzie czytała sobie książki, będzie chodziła na zawody, zobaczyć sobie tam co ciekawego i tak dalej. Pokaż, kto ty jesteś. Kto ty jesteś? Co ty jesteś? Pokaż, no. Nie wiem jak ty jesteś, dobra, ale się chuć tam, fajnie masz. To jest taki malutki wadzawa, w którym może poszerzę troszeczkę, nie wiem, coś zobaczę, coś może tutaj się dołożę. Dla starszych dzieci, dla młodszych dzieci, sorry. Ale ogólnie tu jest mega, mega fajnie. Tutaj ktoś przyszedł na sieć. Tori, nie, to jest jakaś rakieta. No i cóż, to jest popularne miejsce, zaznaczone jako popularne miejsce, aby Simowie tu mogli się spokojnie bawić i odpoczywać. Ja na tym parku jestem codziennie i bardzo ten park w życiu realnym uwielbiam. Myślę, że nikt nie pozna, gdzie ja tutaj mieszkam teraz. Tak czy inaczej mam trochę siłowni. Mamy trochę siłowni, mamy... jakaś fajna laska, mogę ją poznać, co to jest? Wiktoria Andrews. Wiktoria może być w sumie. Mamy trochę siłowni, mamy trochę dla szachów. Gdzieś były też awesome grille. Można sobie tego grilla gdzieś tam zrobić, zjeść cokolwiek. Chociaż nie wiem, czy jest gdzieś stolik. O, ktoś tu już coś pomalował? No ciekawe bardzo. Jezu, ktoś tam się całował? Lol. Lol. Tak, tu można zjeść trochę tak niefunkcjonalnie, bo tam grilla, tutaj jedzonko. No ale tak zrobiłam na wiecie, na razie. My ze Spajkiem bardzo lubimy tą ławeczkę tutaj i tutaj się idzie dalej do nas. Okej. Okay. No i ona sobie będzie tutaj się bawić, na pewno kogoś pozna. On może pójdzie sobie na lody, bo ja będę teraz chciała pobudować. Kup lodowy przysmak. Ta trawa mnie bardzo wkurza, nie wiem co z tym zrobić.
To nie przeszkadza jakoś bardzo, ale wiecie, baguje się, tak? No i taki mam pomysł na tę serię, czyli Simsy będą pojawiały się teraz codziennie. Może ten. Krówkowe. Dobrze, nie będą krówkowe. Kup obiekty. I cóż, i po prostu takie mam na to pomysł. Będą też inne serie z 30 dni challenge. Bardzo bym prosiła Was o to, abyście otagowali, nie wiem, to się mówi, nie pamiętam słowa. Trochę mu buty nie pasują, to nic. No to z tym taką krateczką. Boże, brakuje mi słowa. 30 dni Sims 3, po prostu. To też będzie mi pomagało, wiadomo, będzie mi pomagało... Będzie mi pomagało... Nie, na pewno nie wyruszysz w przyszłość. Będzie mi pomagało rozpromować tą serię. No proszę, ta laseczka sprzedaje lody. Wyślij SMS-a, chcę SMS-a przyjaznego. O, chcę przyjaznego SMS-a wysłać. No i po prostu będziemy sobie... Chciałabym bardzo na Facebooku widzieć też... Na Facebooku widzieć Wasze postępy w rozgrywce. Ja jestem bardzo ciekawa, ile zrobimy przez te 60 dni, może 55, nie wiem, zobaczymy, ile wyjdzie. No i co? Dobra, ja na razie zajmę się budowaniem domu, a potem do Was wrócę, no i będziemy grać dalej. Okej, mili Państwo, powracam do Was po krótkiej przerwie. Mamy ogrodzenie, musiałam wziąć kredyt. Kredytu było chyba 8 tysięcy, więc naprawdę sporo, nie oszukujmy się. Wybudowałam im domek, no do tego tak dużo wyszło, ponieważ wprowadziliśmy się tam kupiliśmy tą działkę i tam też to kosztowało trochę, potem tutaj i dlatego trochę to nam zabrakło. Nie mają super luksusów, więc nie macie co się martwić, nie ma zero, nie ma w ogóle obrazów, jakaś tam roślinka jedna jest, ale to jest tylko jedna roślinka. Mamy, proszę bardzo, mamy sobie taki domek, to jest po prostu domek, klocek, w którym będziemy mieszkać. Niewielkiego, salon z komputerem, do tego mamy oczywiście kuchnię, łazienkę i sypialnię. No i tak to, moi mili, wygląda. Tutaj pierwsze co wchodzimy jest kuchnia, jadalnia, którą zrobiłam, salon, no i jakieś, powiedzmy, gabinet, żeby ona miała gdzie pracować. Tutaj mamy sypialnię, mamy tu przejście takie śmieszne w ten sposób. I tu ogólnie mamy kinkiety, dałam takie, żeby coś do ozdoby, powiedzmy. No cóż, trochę musiałam w to zainwestować. No i tak, sala sypialnia jest dosyć duża, co mnie w sumie cieszy, będą mieli dziecko, to może to dziecko tu z nimi spać, więc będzie fajnie. Aha, miałam też jedno okno, zapomniałam, no ale to też się da. No i łazienka, która też jest duża, dlatego że okej, na razie mam tylko tyle, prawda, prysznic i tak dalej. Można byłoby zrobić 2x4, ale ja tu chcę mieć jeszcze pralnię. Więc jak oni sobie zarobią, to będzie pralnia, będzie wanna, więc trochę tego miejsca nam ubędzie. To jest bardzo duża łazienka, ale no cóż, w ogóle mają jedną łazienkę, a nie dwie. Nie mam chyba za bardzo na to kasy, aby zrobić mi dwa kibelki i dwie umywalki, bo jednak oboje będą szli na tą samą godzinę do pracy, więc no ciekawa jestem bardzo. No dobra, to inne rzeczy zrobię jeszcze kiedyś. Jutro sobie jakoś dadzą radę. No i teraz tak, on tutaj sobie stoi i sobie nie wiadomo co robi. Aha, tu im umieściłam pocztę, żeby nie wchodził po podwórku. No i tu mają jeszcze kosz na śmieci, żadnego drzewka jeszcze nie mają, nic absolutnie. Dobra, teraz cóż, on po prostu pójdzie i poszuka sobie pracy. I zobaczymy, co ciekawego mu powiedzą tam w tej pracy, którą będzie miał robić. Jesteś komputerowcem, miałeś poszukać pracy. Ale co się stało? Dlaczego nie możesz wejść? Aha, zapomniałam o bramce. No dobra, no to chwila, moment. Zapomniałam o bramce, no dobra. Miałam ją zrobić i brakowało mi pieniędzy, więc... Jak to jest? Widzicie? Proszę bardzo, jak to jest. No dobra. No dobra, to szybciutko damy brameczkę. Proszę bardzo. No i może przy okazji
damy radę te kibelki jeszcze porobić. One nie były jakoś bardzo, bardzo drogie. Więc po prostu, no... co jest z tym kibelkiem? To jest ten kibelek, prawda? Tak, to jest ten kibelek. Więc no cóż, mam nadzieję, że oni będą chcieli się oboje razem ogarniać, bo jak nie, to będzie dosyć kiepsko. No cóż. Ale mają mało kasiory. Naprawdę mało kasiory mają. No ale trzeba to pokupywać, bo jednak nie mają dwóch łazienek, tylko jedną. Okej, okay, zostało im 112. To jest bardzo mało. Bardzo mało to mało. A jednak grałam kiedyś już biznesmenem i dziennikarką. I przynajmniej przez pierwsze dwa tygodnie pracowali w identycznym po prostu rozkładzie pracy, czyli razem szli na tą dziewiątą, na tą ósmą, sorry, wracali o tej 14 i tak dalej, więc no wiecie, pierwszy romans, super, super, pochwała, nowy dom, że czuję ciepło, maniak telefonu, proszę, ciekawe, dobrze, będzie więcej na tym telefonie siedział, jak jest maniakiem telefonów. Zobaczymy, jaką mamy pracę do podjęcia. Chcę być biznesmenem, więc nauka nie wchodzi w grę, muzyka też nie. Jest dziennikarstwo, o, i jest biznes, super. I zobaczcie, oboje pracują od 8 do 14. Czy będą pracować, więc no na pewno po prostu ta łazienka się jednak przyda, taka trochę rozbudowana. Podaj mi karierę. Bardzo ładnie. Podjął karierę i teraz taką chcę pracować w domu. Tak, będzie pracował w domu, ale to za chwilkę. Majsterkowanie, chcę się nauczyć i grać w szachy. Chcesz grać w szachy, to pójdziesz do parku i pograsz sobie w szachy, a ona wróci... O, tu też mamy w sumie szachy. No, może pójść tutaj, nie ma problemu. Nie, to nie są szachy. O, tu w sumie są grilla, tam jest jedzonko. No, to też może być dobre. Pograsz sobie w szachy, oglądaj grę w szachy, graj w szachy z Simem, okej. A ona wróci do domku i po prostu będzie, tak, to jest rozwój kąpielowy i będzie szukała pracy, oczywiście będzie dziennikarką. No tak, przydałyby się im jeszcze dwa komputery. Patrz, to jest Sims, to jest super. Przydałyby im się dwa komputery, ale ja... Tak, przez ten będzie wracać. Ale ja przyznam się szczerze, że te dwa komputery, no za jakiś czas dopiero. Pracę, profesję, znajdź pracę. Wiem, co zrobiłam źle. Dałam tą parcelę tutaj. Skoro to jest kwadrat, to dałam te przejście tutaj, słuchajcie. I widzę, że oni tutaj tędy też chcą wchodzić, więc... muszę to zmienić, w sensie zapiszę to w... Od razu wskoczy dziennikarstwo, super. Zapiszę tą parcelę w bibliotece i po prostu... dobra, zdobyłaś dziennikarstwo, to może zaczniesz pisać. Pisanie. Rozpocznij pierwsze, ćwicz pisanie. To może po prostu... okej. Okay. Nie stać na kursy na razie, a na pewno będziecie szukać kursów. Ja po prostu w wolnym czasie tą parcelę zapiszę, wezmę im to, wyburzę i dam jeszcze raz działkę, po prostu przeprowadzę ich niestety, no będę musiała ich przeprowadzić. Chociaż może to nie przeszkadza jakoś bardzo. Nie wiem, no kurde, zepsułam trochę, wiecie. Nie zwróciłam o to uwagi. No i tak jest, jak jest. Dobra, on sobie gra w szachy. Grasz? A ty nie miałeś oglądać, tylko miałeś grać. Mikrofon mi przeszkadza trochę, nie widzę co. Nie chcę oglądać gry w szachy, chcę grać. Graj proszę z nią. Ja chcę, żebyś grał, żebyś coś z tego miał. Aha, jest zajęte. Okej, okay, dobrze, teraz będziesz mógł grać. Super. Trzeba będzie to zmienić też, będę musiała to zmienić. Oczywiście nie wiedziałam o tym, że to jest... w ten sposób. No dobra, mówi się trudno. No i tak. Wzięłam ten kredyt po to, żeby mieli komputer, po to, żeby mieli jakieś biurko, jakieś fotele, cokolwiek. Jak widzicie, to jest wszystko takie bardzo nieułożone. Jakieś łóżko.
Mam nadzieję, że będą spali razem, bo jak nie, to mamy mały problem. Myślę, że po prostu któreś z nich prześpi się na śpiworze. Tu zielone, tu niebieskie, tu jest brązowe jako drewno i tak dalej, więc wszystko jest nieułożone. Mam nadzieję, że i tak wszystko się im będzie ładnie mieszkało, mimo wszystko będzie się im fajnie mieszkało i... A to jest takie mieszkanko, tak? Takie mieszkanko w bloku na razie, to nie jest żaden dom, dosłownie. To jest mieszkanko w bloku, wszystko w jednym, po prostu sypialnia. No od tego się zaczyna, tak? Tak samo jak zaczyna się projekt Biedak, challenge Biedak, tak samo jest w tym challenge'u. No i cóż, mamy sobie tutaj, możemy trochę przyspieszyć teraz, dlatego że on sobie gra, ona sobie pisze, możemy sobie spokojnie możemy to po prostu tutaj przyspieszyć. Ona by chciała tutaj nauczyć się umiejętności pisania, więc właśnie to robimy. I podjąć kurs, napisać powieść też by chciała. No ale przykro mi, na razie nie. Jeżeli chodzi o jeszcze jedną sprawę, to znaczy ułożenie wiosny, lata, znaczy ogólnie pół roku, to moi mili Państwo, jest to chyba po 7 dni albo 10 dni lata i 7 dni reszty. Zaraz to zobaczymy w sumie, jak to wygląda. Jak to wygląda? Okej, ona się nauczyła. Super sprawa, to jej będzie bardzo potrzebne. Podjąć kurs umiejętności, tak? Dobrze myślę? Poprawić umiejętność, sorry, dobra. Poprawisz, okej. Na pewno poprawisz. No i tak, mili Państwo, ona do pracy potrzebuje, na pewno on potrzebuje szefa, ona potrzebuje pisania. Nie jest tak źle z tym pisaniem, więc niech ona tutaj to pisze. Będziemy jakieś tam wywiady przeprowadzać z tym sprzętem, jakieś tam rzeczy robić. Nie byłam jakoś bardzo dziennikarką. Kiedyś dawno tam byłam, ale już nie pamiętam tego, co tam się robiło. Tak czy inaczej, zobaczcie, już jest godzina 21. Powinni coś zjeść, powinni wrócić do domu i ogarnąć się, bo rano wstają bardzo wcześnie. Więc ona szybciutko poda obiad i to będzie hamburger z serem. On tam niech się jeszcze uczy. Aczkolwiek on chciał popracować w domu, więc może pierw on się tu ogarnie. To dziwnie, runda dwa kible w jednej łazience, sorry, ale no musiałam, tak po prostu. Myj ręce, moje zęby, popraw wygląd. Weźmiesz sobie prysznic. I co jeszcze? No i zobaczymy, co dalej. Będziesz pracował w domu. Jeżeli chodzi jeszcze o właśnie tą córkę, którą planuję kiedyś, to oczywiście będziemy mieli konia i tego konia będziemy mieli bardzo, bardzo długo. Myślę, że więcej koni nie będzie potrzebne, ale zobaczymy, jak będzie sobie dawała radę. Wiadomo, że konie zajmują bardzo dużo czasu, więc tutaj zobaczymy, co ona z tym zrobi. Okej, mogą korzystać ze wszystkiego, spoko. Ale... Ojej, jeszcze czegoś nie kupiłam, słuchajcie. Nie wiem, czy mnie to stać. O matko kochana, słuchajcie, to muszę kupić. Stać mnie, dobrze jest. Stać mi, więc jest dobrze, okej. Nie mam żadnego antywłamaniowego tego, no trudno się mówi, alarmu, bo mnie po prostu nie stać. Odstawienie od telefonu. Leon bardzo ciężko... Aha, ona jest Lidką, jest Leon. Znosi odstawienie od telefonu. Ominie go teraz tyle informacji po sieci i kontaktu z innymi. No okej, okay, no wiem, dobrze, zaraz ten telefon ci ogarnę. 3 godziny. To może sobie tutaj po prostu weźmiesz i... No to jest, co jest tutaj? Weźmiesz i na przykład po prostu pracuj oferty, usługi, przyjęcie, sieci społeczne, SMS-owanie. Dobra, niech przegląda sieć potem. Już są zmęczeni, zobaczcie. Jutro będzie praca, więc na pewno w pracy szybko zleci dzień. No i ten dzień szybciutko, mega szybciutko zleci. No i propos zwierzaków. Na pewno będą mieli pieska. Zanim będą mieli córeczkę, to będą mieli, to dziecko będą mieli pieska. Jeśli będzie synek, to będzie pewnie ćwiczył z tatą i łowił ryby. Takie mam plany. Będzie sportowcem. A córka będzie jeździła kono. W sumie też sportowiec, prawda? Okej, okay, mamy kolację. Wiem, że jesteś zmęczony, ale musisz to zrobić. No, weź talerz. Super.
Weź talerz, szybko się ogarniesz, weźmiesz prysznic i szybko będziemy wszystko robić. Teraz tak, szybko zleci noc, szybko zleci praca, wiadomo, tak, więc te dni będą leciały dosyć szybko. No zobaczymy, zobaczymy. Jemu się podoba, więc jest spoko. Chyba na razie będę musiała tę energię ich trochę podciągać, bo jednak... O matko, nie kupiłam jeszcze jednej rzeczy. Ciekawe jestem, co jest z tym zrobią. Bo jednak nie mam kasy. Dobra, dobra, wiem, posprzątaj. Chyba umyję to w umywalce w łazience. Dobra, no trudno się mówi. A on przygląda sieci. Aha, i musi to robić przez godzinę, aby mu ten komputer, dlaczego telefon mu się ten. Weź talerz, weź miskę. Aha, nie, no jednak musi to szybko. Na 6 godzin ma takie. Co 6 godzin musi spojrzeć na telefon. No dobra. Dobra, umyła sobie ten talerz, użyj, weźmie szybko prysznic. Weźmie szybko prysznic i pójdzie spać. Jestem ciekawa, bardzo ciekawa, czy oni dadzą radę spać razem. Bo okej, no są przyjaciółmi, ale wątpię, żeby spali razem. Zobaczymy. No przyjaciółmi, wręcz tylko zakochanymi. No dobra, zauroczony, zauroczona jest między nimi, spoko. Nie poznali jeszcze swoich wszystkich cech, to jest ciekawe. Nie poznali. Jeszcze dwie cechy zostały do poznania, więc na pewno poznamy. Mamy od razu szefów oczywiście w tym. Szefów mamy... O, tu jakiś nowy szef jest. Wacław Kawaler, okej. Okay. Myślę, że spokojnie z Wacławem będziemy mogli się tutaj ten... on idzie spać, a ja bym chciała, żeby on jeszcze... ogarnął po sobie talerzyk, kochany. Dobra, no i ona idzie spać. Zobaczmy, czy będę do rady spać razem. Naprawdę nie mam pojęcia, śpi. Nie, no please, ogarnij to. Dobra. I ty też pójdziesz spać. Nie mam pralki, więc nie mam brudów. To też jest dobre. Ale ja jednak lubię pralnię, pralkę. Czy pójdziesz spać? Czy pójdziesz spać? Powiedz, że pójdziesz spać. Pójdziesz spać, jest! Jest! Okej, okay. Poszedł spać. No dobra, no to niech się dzieje. Niech sobie śpią. No tak, bo z przyjacielem też można się przespać. Mówiąc tak bardzo dosadnie. Także spoko. No i cóż, następnego dnia będziemy pracować. To będzie drugi dzień. To będzie drugi dzień. A co za drzewo takie daje cień duży? O matko, faktycznie. No i cóż, i potem będziemy, słuchajcie, kończyć. Ja pewnie z nimi skończę, zanim jak oczywiście ich ogarnę. Zobaczymy, jutro kupimy alarm do domu, bo jednak przydałby się. Nie ma też żadnego przejścia, słuchajcie, na drugą stronę domu. Oczywiście ten dom będzie ulegał zmianie. Będzie dobudowany, przebudowany i w ogóle. Jezu, jest 6.02. A co on tu chce? Co on tutaj chce? To ty chcesz? Na festiwal chcesz się wybrać? Okej, okay, wybierzesz na festiwal. A też chcę, proszę bardzo. Jest 6, i zaraz jadą do pracy. Halo! Czekajcie, bo muszę to zobaczyć. Samochód dowożący i Cross właśnie opanowała umiejętność. Okej, okay, dobra. Wstawajcie, bo mieliście w zasadzie o 5, a nie o 6. No ale jesteście ogarnięci, więc jest spoko. Pościeluszko. Oczywiście już poza nagraniem zrobiłem jakieś stroje i tak dalej. To na pewno będzie poza nagraniem zupełnie. No i cóż, Politka, poprawisz wygląd. Tu mamy wschód słońca? Gdzie mamy wschód słońca? A, tu jest okienko jeszcze, sorry. No właśnie, tam mamy wschód słońca. A ja myślę, że to z tego okienka pada. No bo wiecie, mamy jakby do takich samych odstępach te okienka i to okienko konkretnie. Myślałam, że to z tego leci to słoneczko. Ona sobie poprawi wygląd szybciutko. Wiecie mi, o co mi chodzi? Mam taką nadzieję. No i on też poprawi sobie wygląd. Generalnie rzecz biorąc, po co innego mogą zrobić.
I się zablokowali jak to Simsy, ale to nic. Proszę bardzo, poprawiam wygląd. Umyją zęby. No i do pracy. No i do pracy, mieli Państwo. Fajnie, fajnie. Okej, okay, on sobie umyje zęby. Ona zresztą też. Pocałują się na dzień dobry. Ogólnie mają tatuaże. Ona ma na kostce taki malutki. Takie kwiatuszki. I ma na pleckach tutaj. Tutaj takie, no takie wiecie, takie coś. W ogóle jej się zbugowało, spoko. A on ma tu takiego smoka na ramieniu. Myślę, że to wystarczy absolutnie, żeby ten, ale mają tatuaże. No mama, nie teraz, bo nagrywam. No okej, okay, ogólnie mieszkanko jest całkiem takie, no spore jest to mieszkanie, ale chodzi o to, że jest bardzo ładnie oświetlone, nawet ładnie to wygląda. Nawet do drzwi fajnie tutaj pada światło od drzwi. No wiadomo, że w tym mieszkanku, w tym domku można byłoby ucisnąć więcej rzeczy. Na przykład, tak mi się wydaje, przynajmniej zaraz. Przynajmniej tak myślę, że jeszcze można byłoby kuchnię powiększyć, tą jadalnię tu zbliżyć, dwie łazienki i na przykład gabinet malutki tutaj wcisnąć. Ale wiecie, jak to jest, nie? Dobra, on już sobie tutaj biegnie, ona też biegnie. Tak, to on jeździ tym autem, ona jeździ tym i on będzie szybciej jeździł lepszym autem niż ona, niestety. Bo jakoś dziennikarze jeżdżą żynchem. No i cóż, jedziemy sobie, słuchajcie, wszyscy do pracy. Jest godzina 7:24. Mijamy rynek i zaraz za rynkiem mamy prackę. Tu już są takie fury stoją, kurde, jakieś szefowe. Na pewno szef dziennikarstwa, ewentualnie tego biznesu, tak? A to lub kawaler. Tak, dobrze pamiętam? Okej, okay, no i cóż, robimy, że ciężka praca. On jest pracoholikiem, więc on będzie ciężko pracował. Ale ona też będzie ciężko pracowała. Ona ma za tego... Tak, ona ma kawalera, a on ma chyba Atto. Nie, on nie ma. Wolfa ma, no dobra. Dobrze, może być. To Wolfa, samochód, może to być. Okej, okay, niedługo to będą nasze samochody. Chociaż nie wiem, bo w sumie... Jak dwójka ludzi tu pracuje, to po co dwa samochody, dwa parkingi z trzech zajmować? Jest festiwal lata. Myślę, że można sobie przyjść po prostu i ten festiwal tam popatrzeć, co tam ciekawego się dzieje. Dokończ akta w szpitalu, co dostarcz akta do szpitala, aby dostać podwyżkę. Oczywiście, że dostarczymy. I coś dla niej. Osiągnij przynajmniej poziom pierwszej umiejętności fotografowania, a następnie zamelduj się w pracy. Okej, okay, czyli musimy fotografowanie jakoś przykoksać. Mamy festiwal lata, mamy tutaj też wrotkarnię, nie powiem, że nie, ale wczesnie tak tą wrotkarnię dałam, bo jakoś tak w tamtej rodzince, którą grałam ostatnio, tej wrotkarni tutaj nie było. Totalnie, nie było nic i to było dziwne. Zarobili troszeczkę pieniążków. 162 i 264. No i tak, nie wracają do domu samochodem, bo nie ma to żadnego sensu. Będą sobie jechali. Jedź. I ty też będziesz jechała. I jedź. I niech sobie po prostu tutaj pojeżdżą. Tylko chyba zmienią strój pierw, co? Tak by się przydało, no ale dobra. Nie mam żadnego jeszcze roweru, niczego, bo to nie stać. Pierwsze co kupię to rower. Mamy 435. Mam nadzieję, że to jeżdżenie będzie jej sprawiało radość i jemu tak samo. Okej. Okay. On chciałby wyruszyć zagraniczną podróż. Nie masz pieniędzy. Kupić obiekt o nazwie System Gier Wideo, nie masz pieniędzy. Litka Cross, wysłać tutaj sobie SMS-a, wyślesz. No i okej, okay. I my tutaj sobie będziemy ruszać, ładnie, pięknie. Ona chce grać z kimś w domino, nie wiem nawet jak się gra w domino. Bić się z kimś na poduszki, odwiedzić, no niestety nie odwiedzisz, bo nie masz pieniędzy. No i niech sobie jeżdżą, ja bardzo lubię wrotki, w ogóle mówię, ostatnio chciałam nauczyć się bardzo na rolkach jeździć.
Więc ten, tu jest mała ta wrotkarnia, tak mi się przynajmniej... Ej, zaraz, halo, prędzej, dlaczego ty schodzisz? Co ty robisz w ogóle? Miałeś jechać, jedź. Aha, nie chcesz jeździć, bo... Bo ty masz... Nie daje ci to satysfakcji, tak? No trochę powinno. No właśnie. Ta wrotkarnia jest mała, z tego co mi się wydaje. Ta, którą postawiłam tutaj, jest nieco większa. Tak, chyba jest nieco większa. Także jest ok. Myślę, że fajnie, że są dwie. Chociaż? Nie wiem w sumie. Powiem szczerze. Boże. Połączenia. Tak, wiem, że od mamy. No, myślałam, że jej bardziej to będzie przy ten robiło przyjemność, te wrotki. Piękny park, super, cieszę się. Szkoda, że nie mój. Też ma piękny park. No, jedziemy. Wszyscy jeżdżą. Niedługo na super jeździ na tych wrotkach. Jak tutaj miauczą. Zrobić zdjęcia kartkę okolicznościową, to może kiedyś, nie teraz. No i zrobić... Co? Odbierać punkty festiwalowe, okej. Okay. Właśnie, powiedzcie mi, jak to jest, czy jeżeli ja... On tu ma takie pragnienie, ale ja tego pragnienia nie kliknę tutaj na C4, tylko sobie od razu je spełnię. To on dostaje punkty te do pragnienia, czy nie dostaje? Jak to jest? Kurde, jestem ciekawa bardzo. Jemu to poprawia humor, a jej też trochę poprawiło, super. Starać się będę szukać czegoś, żeby... szukać czegoś, żeby wiecie, żeby nie... Nie siedzieć przy telewizorze, tak? Będą się razem wywracać. Żeby nie siedzieli przy telewizorze, tylko wiecie, żeby jednak szukali aktywności na basenach, na w parkach i tak dalej. Trochę bardziej. Jeps. Trochę bardziej, żeby się jednak udzielali. No i co? No i co? Jak tam te? To nastolatka jest. Atto, no tak, Holly Atto. No i co, nie zdobyli nic? Postanowiła się cieszyć, okej. Okay. Dobra, nie zdobyli nic. Co, dlaczego nie zdobywają w ogóle ten? No dobra, no. Niech sobie dalej pojeżdżą, bo w sumie... to jest fajny, fajny sportcik. Zapylają o tych wrotkach. Dobra, zrobimy sobie piruetę. Ja oczywiście zrobię sobie z nią. Ja nie widzę, żeby mi coś tutaj rosło, jakieś te umiejętności. Nie, rosnę, rosnie, trochę rośnie. Dobra, ale mają też robotę. Jest po 18, więc na pewno tą pracę muszą jakoś wykonać. Mamy trochę kasiorki, ale bardzo malutko. I lecą? I lecą! I to jeszcze on na nią. Dobra, on ma zrobić te do szpitala dostarczyć. Czekajcie, czy ja mogę to tak? Tak. Przynieść papiery. Ona musi sobie zrobić fotografię. Gdzie był kurs fotografii? To jest pytanie. Obejrzyj karierę, weź udział w kursie z charyzma, przydałoby się. Projektowanie wnętrz, ciekawe. Samozatrudnienie, kartka okolicznościowa, ale nie mogę mieć samozatrudnienia i pracować niestety, więc tutaj szkoda. Okej, okay, no to ona po prostu wyciągnie, słuchajcie, aparat i będzie robiła zdjęcia. I tyle. Żeby zrobić ten pierwszy punkcik. Więcej, wyślij SMS-a. Nie. Zapisz się na studia, sprawdź się grupy społeczne. Nie. No gdzie jest? Zrób zdjęcie. Halo. Boże, nie wiem. A tu jest fotograficzny. Zrób zdjęcie. Ostatnia porta fotograficzna. Zdjęcie. Dobra, zrób zdjęcie. Ktoś puścił muzykę. No jak się ładnie kręcą. I każdy poszedł w swoją stronę.
Nie no, jest 18, więc trzeba, muszą trochę się zająć też pracą, trochę pracą powiedzmy. No, ale już mi dałam, żeby skończyli, a oni dalej jeżdżą. Dobra, już nie jeżdżą. A tobie co jest? Śpiący jesteś, przykro mi. Co, mam będzie robiła zdjęcia co chwilę? No, zróbmy zdjęcia na przykład tego. Od tyłu, a co? Chyba, że mogę przejść. Nie mogę przejść. No to może... Może coś innego ciekawego uchwycimy, co? Może coś innego ciekawego uchwycimy? No niech będzie. Dobra, i jej urosło fotografowanie. No to zrobimy jeszcze raz, tak? O Boże, trochę tych zdjęć będę musiała narobić, żeby to zrobić. No ale dobra. Zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. No wiem, że ziewasz, wiem. Zdjęcie rób. Ma tylko pierwszy poziom fotografii. Ona ma tego tak malutko. A ma tyle zdjęć, że masakra. No dobrze, to niech podejdzie tutaj. Jak ja mam te fotografie przykoksać? Muszę pewnie kupić jakąś książkę. Dobra, on dostał, więc on pójdzie na... do domu wróci sobie. A ona zrobi zdjęcia. Nie, nie, to nie ty. To ona. Pewnie muszę jakąś książkę kupić, no. Zrób zdjęcie, zrób zdjęcie. Jeszcze raz zrób zdjęcie. Dobra, cieszysz się fajnie, że się cieszysz. To zdjęcie może być ładne. Jeszcze raz. Dobra, ja wiem, że cię denerwuję, ale co mam za wyjście? Jeszcze raz. Dobra, i może rzucić do domu. Chociaż przydałaby się właśnie ta książka fotografowania. Ile nam tego fotografowania w ogóle? Gdzie ona jest? Tutaj jest. Coś tam jej urosło, ale bardzo mało, a zrobiła zdjęć bardzo dużo. No dobrze, mili państwo, no mi zostało teraz tylko to, że o Jezu, jakaś ta muzyka. Zostało mi tylko tyle, żeby po prostu jego ogarnąć. Ją też zresztą. No i będziemy, słuchajcie... On już jest z domu? Ale szybko. Serio? Nie, to nie ona, to jakoś nie taksówka. No tak, teraz ci miłowie dużo się jeżdżą taksówkami, potem będą dużo jeździć jednak samochodami swoimi. Dobra, wygląd, weź prysznic. Zostało mi ich tylko ogarnięcie, więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Dajcie mi znać po prostu, jak wam się to podoba, ten challenge. Pamiętajcie o 30 dni The Sims 3 takim tagu. No i cóż, na końcu pewnie kogoś, rzucę komuś to wyzwanie, żeby też nagrywał. Komu z youtuberów, a ktoś, kto nie nagrywa, to oczywiście zapraszam. Udało ci się uchwycić obiekt, bla 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 bla. Dobra. Jak ktoś będzie chciał, to sobie wszystko tam ogarnie. Dobra. Spowolni. Minęło nasze pierwsze dwa dni grania w The Sims. Długi ten odcinek wyszedł oczywiście. Dni mogą być krótsze lub dłuższe na pewno. Mówię, będzie to jeden lub dwa dni. Myślę, że dwa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak będę musiała, nie wiem, dużo meblować czy customizować Simsów, to oczywiście te dwa dni się skrócą. No ale wiecie, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o tagowaniu. No, piszcie mi na Facebooku, jak wasze postępy w grze i tak dalej, dalej. Czy wzięliście kredyt, ile go wzięliście? Dobra, zamknij się tylko i spróbuj ogarniać. Czy wzięliście ten kredyt, czy nie i jak wam poszło. I ja czekam na wasze wiadomości na Facebooku.
Oczywiście Alien. Nie, zaraz, halo, ty, zaraz, gdzie ty idziesz? Pry, szalona. Miałaś się ogarnąć, ale dobra, jesteś ogarnięta, to idziesz spać. I do zobaczenia jutro w kolejnym dniu challenge'u wyzwania. Pa, pa!